Przez większość przejść granicznych przejechaliśmy bez problemu. Jedynie poza granicami Unii Europejskiej musieliśmy odstać kilka godzin. Wszystkie z tych miejscowości są podobne do siebie. Są wybetonowane, nie mają starego miasta i przebywa w nich w okresie turystycznym miliony turystów. Jeśli interesuje Cię nocne życie, na pewno odnajdziesz się w tych miejscowościach. My wybraliśmy małą wiejską miejscowość Pikeras, w której znajduje się jedynie 17 obiektów noclegowych. Mieliśmy tym samym do dyspozycji bardzo dużą plażę Bunecz, na której znaleźliśmy właściwie miejsce tylko dla siebie. Tam jest Korfu. Tam, gdzie zachodzi słońce, jest obcas włoski. Wszyscy, co są w Albanii, w tym miejscu na pewno pokazują, że o, tam jest Korfu, tam jest Korfu. Ale sam siedzę w Albanii. No ta. Albańskie piwo Elbar na początku smakuje cydrem. Jest lekkie, dobre i zimniutkie. Nawet w małych miejscowościach ośrodki na plażach są zadbane. Oprócz tego oferują leżaki i parasolki w cenach od około 300 do 1000 leków. Zimne piwko na plaży kosztuje około 200 leków, a mrożona kawa 150. Muzyka w barze grała bardzo ładnie, jednak my przyjechaliśmy posłuchać szumu fal i cykad. Nie jest to trudne, wystarczy odejść od centrum plaży przez jakieś 5 minut i mamy właściwie kawałek tylko dla siebie. Koszty noclegu można uogólnić, że są o połowę niższe jak w Chorwacji. W Albanii nie ma hipermarketów ani marketów, więc zakupy robi się w małych sklepikach, w których często nie ma cen i zasadniczo towary kosztują podobnie jak u nas w Polsce. W restauracjach ceny są i wybierając jakąś nawet ładniejszą, nie zostawi się fortuny. Dla dwóch osób 100 zł wystarczy na spróbowanie kilku potraw, gdzie powiedzmy podobny zestaw w Chorwacji kosztowałby około 50 zł więcej. Jest biały ser regionalny, swój pomidorek, swój ogóreczek. Jest piękny omlet. O, tu już kroimy. Dżemik. Powidełka. Chlebek, elegancko. Także sumując, moja sugestia jest taka, że to jest fajny kierunek wyjazdowy, wycieczkowy, ale trzeba mieć na uwadze, że nie będzie tutaj ani szybko, ani jakoś znowu tanio i wtedy wszystko w porządku. Nawet po pierwszych dniach takiego mocnego rozczarowania tutaj trafiliśmy na kiepską pogodę. Woda była taka mętna, strasznie duże fale, ciężko było wejść do wody. Teraz, kiedy już się tu wszystko uspokoiło, to zmieniamy zdanie i rzeczywiście jest tu to miejsce, w którym my trafiliśmy, jest warte wypoczynku i podoba nam się tutaj, także cieszymy się, że jesteśmy i w końcu odpoczywamy. Najbardziej, co mi się nie zgadza, to śmiecia. Odczytałem się, osłuchałem się, że tu jest pełno śmieci na plażach. Rzeczywiście leżą jakieś plastikowe butelki, ale jak widać są gdzieś zgarnięte na boki, w zasadzie tylko miejscami. Nie ma tego dużo, także to też chyba zależy od tego, jak się trafi. Myślę, że w tych miejscach, gdzie jest miliard turystów, to jest inaczej. Tutaj jest bardziej pusto, to jest i czyściej. Rywa koreczek. Dobra! Taka pizza. Mówiliśmy sałatkę, piwerko, frytolki i spaghetti. Widok z restauracji. Widać też budynki, w których się mieszka. Nikt tutaj o panelach solarnych na wodę nie słyszał. Ile ma procent skuteczności, ile tam ma zysku. Po prostu na dachu jest beczka z wodą i to wystarcza. Koniec tematu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na chorwacką wyspę Pag porównać morze.
Miło było choć na kilka chwil odwiedzić wyspę Pak, jak co roku w okresie letnim językiem dominującym jest polski. Jest to naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku. Nawet tutaj, w szczycie sezonu, bez problemu odjeżdżając kilka minut od centrum, można znaleźć puste plaże, na których można wypoczywać w ciszy i spokoju. I to już tyle, jeśli chodzi o nasze wakacje. Były udane. Resztę filmu poświęcam BNC i awariom, jakie spotkały nas po drodze. 22-letnia limuzyna BMW w zasadzie nie zawiodła. Pękł wiatrak, bo zaciągnął kawałek plastiku na maksymalnych obrotach oraz przestał reagować przekaźnik pompy paliwa. Wystarczyło go troszeczkę tylko oczyścić i chodzi do tej pory. Przyczyna znaleziona. Dołączając, co jeszcze się zepsuło, będąc w Albanii, jestem w szoku. Pękło aluminiowe mocowanie stabilizatora. Olej Shell 5W40 po 16 tysiącach kilometrów. Trudno nazwać to brudnym olejem, ale zostanie wymieniony na nowy. A na sam koniec, podjeżdżając pod dom, padł serwotronik. Żadna z tych usterek nie zatrzymała nas, żeby dotrzeć do celu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego wypoczynku.